I mam nadzieję, że prezydent w poczuciu odpowiedzialności za kraj, za Polskę, jednak będzie podejmował działania, byśmy jako kraj, jako państwo wyszli z tej sytuacji kryzysowej. Mamy do czynienia z jakimś podwójnym w tej chwili życiem niektórych instytucji państwowych z uwagi na zachowanie osób w tych instytucjach nominowanych przez PiS. Oni po prostu budują jakiś drugi obieg. W świetle wojny na Ukrainie. Podzielone społeczeństwo jako efekt rządów wpisła, w tej chwili podzielone instytucje państwowe, które nie są zdolne do działania, to niezwykle niebezpieczna sytuacja, a przecież Polacy wybrali. I Polacy, jestem przekonany, że obserwując to, się, co się w tej chwili dzieje, dokonają tego wyboru jeszcze dobitniej w najbliższych tygodniach i w najbliższych wyborach, odnosząc się do obu posłów.